Witajcie piękne panie, dzisiaj jak zwykle poranek z jogą twarzy i automasażem metodą Yogatractive. Będziemy dzisiaj pielęgnować, będziemy sobie także mówić o przywracaniu właściwego pH i o tym, co Ajurweda może zrobić dla naszej twarzy rano. Zaczynamy! Rano warto jest przywrócić właściwe pH, a także ze skóry zetrzeć podrobne pyłki takie po pościeli. Dlatego też ja tutaj mam takie podejście do pielęgnacji, o którym chciałam Wam powiedzieć. Tutaj mamy mgiełkę, która myje, która bosko pachnie, ale co jest tutaj ważne, to ona już nam dostarcza dużą ilość kwasu, kwasu alfa-liponowego, kwasu, który ocenia się, że jest 200 razy silniejszy jako antyoksydant od witaminy C, więc ja bardzo lubię łączyć taką po prostu zmycie twarzy z taką pielęgnacją już jakby serum. A potem w ciągu dnia mam zawsze taką mgiełkę w torebce, sobie psikam od czasu do czasu, bardzo to lubię, tylko trzeba uważać, żeby nie psikać do oczu, bo to jednak jest kwas. A teraz pokażę Wam, jak naciskamy punkty marma, tak zwany otwarty lotos. Zobaczcie. Kciuki umieszczamy tutaj za płatkami uszu, coś dla pań z historiami tarczycowymi, punkty tarczycowe. Palce wskazujące umieszczamy tu pod linią włosów, nad linią włosów, nad skronią. Tutaj paluszki na końcówkach brwi, paluszki po obu stronach nosa i po dwóch stronach nozdrzy. I uwaga, bierzemy wdech. I z wydechem naciskamy. I spokojny wdech. I wydech. Naciskamy zdrowotne punkty marma, samo zdrowie. Możecie też to zrobić, używając przepięknych wibracji, które się wytworzą, jak zaśpiewacie sobie mantrę OM. I dziewczyny wierzące, nie czujcie się winne, jeśli użyjecie OM jako takiej pięknej właśnie wibracji, bez jakichś większych znaczeń filozoficzno-religijnych. I zobaczcie, powtarzamy historię, pokazuję kciuki pod płatkami uszu. Palce wskazujące chowają się nad skronią. Palce środkowe naciskają punkty marma, końcówki brwi. Potem po obu stronach nosa super rzecz dla zatok. I tutaj serce, płuca i spłycanie brustek. I uwaga, teraz weźmiemy wdech, z wydechem naciśniemy i zaśpiewamy OM. Zobaczcie, robimy wdech. OM. Puszczamy. I to na ciąg dalszy dnia zen. Postymulowałyśmy punkty ważne dla naszej urody i zdrowia. Do zobaczenia!